Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie studiujemy lekcję biblijną, część na piątek. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie małżeństwo jest symbolem bliskiej, świętej więzi między Chrystusem i Jego ludem. W odczuciu Jezusa radość weselnej uczty wskazywała na przyszłą radość tego dnia, w którym przywiedzie On do domu Ojca swoją oblubienicę i odkupieni wraz z Odkupicielem zasiądą do weselnej uczty baranka. On mówi, jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie radował się z Ciebie. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, lecz będą nazywali Cię moja rozkosz, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie. Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Księga Izajasza 62, 4-9. Przestanie na miłości swojej przeciwko Tobie i rozweseli się nad Tobą z pieśniami. Księga Sofoniasza 3,17. Pismo Święte kończy się tym wspaniałym tematem. Gdy apostoł Jan otrzymał wizję niebieskich wydarzeń, napisał: i usłyszałem jak głos licznego tłumu, jak szum wielu wód, jak chód potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka, to są prawdziwe słowa Boże. Księga Objawienia, 19 rozdział 6-9. Pytania do dyskusji. Jakie praktyki w Twojej kulturze mogą łatwo prowadzić do nadużywania fizycznych przyjemności danych nam przez Boga? Jak możesz przyczynić się do edukowania innych, zwłaszcza młodych, w kwestii niebezpieczeń związanych z nadużywaniem tych darów? Jak możesz im wskazać, że przez trzymanie się zasad i praw ustanowionych przez Boga ludzie mogą znacznie lepiej korzystać z życia niż wtedy, kiedy kierują się zwyczajami i praktykami przyjętymi w społeczeństwie, ale niezgodnymi z zasadami zawartymi w Słowie Bożym? 2. W prawach cywilnych danych przez Boga Izraelitom, zwłaszcza jest jeszcze jedno przypomnienie o romantycznej naturze Boga. Jakiego rodzaju miodowy miesiąc zasugerował Bóg świeżo poślubionym parom? 5 Mojżeszowa 24,5. Jak ma się to do tradycji przyjętej w Twojej kulturze? 5 Mojżeszowa 24. I wiersz 5. Jeśli ktoś niedawno się ożenił, to nie wyruszy na wojnę i nie nałoży się nań żadnych uciążliwych świadczeń, ale niech będzie wolny przez jeden rok dla swojej rodziny, niech raduje się swoją żoną, którą pojął. Jak się to ma do tradycji przyjętej w naszej kulturze? Podsumowanie. Dla wielu współczesnych ludzi Bóg stał się niczym więcej jak tylko szlachetnym przykładem albo użytecznym hasłem w walce o pokój na świecie. Nie jest więc postrzegany jako osoba, ktoś, kogo możemy pokochać. Jednak Pismo Święte przedstawia Pana jako żarliwie miłującego nas oblubieńca. Zastanów się, jakie światło rzuca taki obraz Boga na poszczególne fundamentalne zasady wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dziękuję bardzo.